Polonia Warszawa, PGE GKS Bełchatów. Ten mecz już elektryzuje kibiców biało-zielono-czarnych. Mecz ważny, bo po ostatnim spotkaniu w Zabrzu, gdzie bełchatowianie przegrali z Górnikiem 0-1, na zespół spłynęła fala krytyki. 3 punkty po 4 kolejkach jest naprawdę za mało i no mam nadzieję, wierzę, że w następnej kolejce zdobiemy jakieś punkty. Po tyle krytyki dostaliśmy jako zespół, oczywiście ja też, bo to jest normalne. Ja za ten zespół odpowiadam. Ja myślę, że mobilizować nie będzie, tylko żeby nam umiejętności starczyło. Mecz Zabrzu należy do takich spotkań, o których musimy jak najszybciej zapomnieć i to nie chodzi tam o jasne, że stracona bramka też boli w takich okolicznościach i w tej minucie, ale generalnie przy całego spotkania, gdzie można powiedzieć, że nas nie było na boisku. Więc już nie myślimy o tym spotkaniu. Oczywiście była analiza, były pokazane między innymi przyczyny, dlaczego działo się tak, a nie inaczej. Zostawmy więc mecz z Górnikiem i spójrzmy w przyszłość. Bełchatowianie zmierzą się w Warszawie z zespołem, który przed sezonem zapowiadał walkę o mistrza Polski, ale tak robi praktycznie co roku. Ostatnie spotkanie poloniści przegrali jednak w Łodzi z Widzewem 0-1. To oczywiście nie spodobało się właścicielowi drużyny, Józefowi Wojciechowskiemu, który miał już w przerwie tego spotkania dopytywać się, czy to czasem nie piknik. Oto jedenastka, która naraziła się na gniew prezesa. W bramce Przyrowski. W obronie Baszczyński, Jodłowiec, Kokoszka i Brzyski. W drugiej linii grali Bonin, Piątek, Trałka, Jerz i Bruno. W ataku łódzkich obrońców miał nękać Teodorczyk. Czy gniew Józefa Wojciechowskiego i konsekwencje polegające na przykład na zamrożeniu pensji zawodników działają na Polonię mobilizująco, zapytaliśmy Patryka Rachwała, który latem przeniósł się właśnie z Warszawy do Zagłębia Lubin. Nawet szczerze mówiąc to nie wiedziałem. No wiadomo, że prezes jest do tego zdolny i grając w takim klubie jak Polonia Warszawa, trzeba po prostu do tego się przyzwyczaić, że takie rzeczy robi, ma jakieś tam swoje metody i no na pewno na jednych to wpływa mobilizująco, na drugich nie. Polonia po 4 kolejkach ma na koncie 7 punktów. Utrata kolejnych w meczu z GKS mogłaby więc spowodować, że sama góra tabeli będzie miała szansę odskoczyć. Z kolei bełchatowianie nie mogą sobie pozwolić na 4. w sezonie porażkę. Obu zespołom powinno więc zależeć na komplecie punktów i dlatego mecz może być ciekawy. Trener na pewno coś wymyśli, będziemy miały odprawę i na pewno wymyśli jakiś system, jak z nimi grać. A to, że nie jesteśmy faworytem, to może nam być akurat na rękę, dlatego że nie mamy co do stracenia i będziemy sobie grali. Wiem dokładnie, jaki tam jest zespół, wiem, że tam są bardzo dobrzy zawodnicy, ale wiem też, że tam jest właściciel, który tam akurat nie daje dużo spokoju i to akurat nam może być na ręku. Czeka nas na pewno ciężki mecz, ale ta liga jest taka, że z każdym spokojnie można powalczyć i z takim samym nastawieniem jedziemy do Warszawy. To jest gdzieś tam lekcja też na przyszłość, że grać trzeba do końca gwizdka i to nawet nieraz wynika, że są doliczone 3 minuty, a jest jeszcze 4. minuta i trzeba być skoncentrowanym. Lekcja jakaś na przyszłość. Myślę, że wyciągnęliśmy już wnioski i że już nam się coś takiego nie przydarzy. Być może w GKS-ie w końcu będziemy mogli zobaczyć Pawła Buzałę, który na pewno mógłby się przydać w zespole, jeśli będzie oczywiście w pełni sił po rehabilitacji. Ja robię wszystko, żeby jak najlepiej prezentować się na treningu. Można powiedzieć, że od 2 tygodni normalnie trenuję, ale mówię, no nie, ja decyduję o składzie. To decyzja należy do trenera, czy znajdę się w tej 18, czy w ogóle pojadę, czy nawet wejdę na jakiś może krótki epizod, naprawdę to zależy od trenera, ja jestem gotowy. Na pewno nie na cały mecz, ale na jakąś część meczu myślę, że dobrym radę. Brak Pawła Buzały na pewno martwi, bo ten bardzo ambitny zawodnik, odkąd przyszedł do GKS-u, borykał się z kłopotami zdrowotnymi. Sztab szkoleniowy martwi się jednak czymś innym, bardzo widocznym w dotychczasowych meczach. Nie mamy takiego zawodnika, który by tą grą mógł pokierować, mieć ciężar gry na siebie, wykorzystać czy Dawida Nowaka, czy Kosowskiego, czy Żewłaka z przodu, zabrać od obrońców tą piłkę. My mamy problem z utrzymaniem się przy piłce. Mamy co chwilę jakąś stratę, musimy grać długą piłką, trzeba o nią walczyć. Inne zespoły tą piłkę trzymają. GKS ostatnie wyjazdowe zwycięstwo zanotował 27 sierpnia zeszłego roku, kiedy to wygrał w Warszawie, ale z Legią. W sobotę minie więc dokładnie rok. Nie ma chyba lepszego momentu, aby przerwać tę czarną passę, a najlepiej to zrobić właśnie w stolicy. Jak zagrać z Polonią, żeby wygrać?
Tak naprawdę nie ma recepty, ja nikomu nie będę udzielał tutaj rad ani nic takiego. Bełchatów nie będzie miał nic do stracenia, myślę, że pod większą presją będzie Polonia w tym meczu. To jest moje takie zdanie i po ostatniej wpadce w Łodzi, gdzie Polonia przegrała, będzie się starała wygrać i ja myślę, że Bełchatów też nie przyjdzie się tylko bronić, bo ja uważam, że tam są piłkarze, którzy potrafią grać w piłkę i to jest kwestia, kiedy to zaskoczy. Mecz Polonia PGE GKS Bełchatów już w najbliższą sobotę o 15:45. Oby przed przerwą na mecze reprezentacji humory bełchatowianom się poprawiły.